Hejka, dzień dobry, witam Was serdecznie w środę. Słuchajcie, właśnie wróciłam, odwiozłam Filipa i ręce mi zamarzły. Tak więc mówię Wam, takie zimno, tak wieje. Jeszcze wciągnęłam kosze, bo zabrali dzisiaj śmieci. Mój mąż dzwoni i mówi tak, wiesz co, w ogóle to pojechał na badania, zrobić sobie badania. Słuchajcie, to jest gość, który od 2012 roku nie miał ani jednego dnia na L4 i dzisiaj pojechał sobie zrobić badania. No i tam miał sobie zrobić glukozę. Miał kupić, w ogóle pani mu nie powiedziała, że ma kupić sobie glukozę, więc jest już na te badania, na tych badaniach. Okazuje się, że nie ma, uwaga, internetu, nie zrobią mu, ma znaleźć sobie inną placówkę. Pojechał do innej placówki, rozgląda się, no dobra, jest apteka, super, patrzy od 8, a on był już przed 7. Więc mówi, to jest jakiś w ogóle szewski dzień chyba dla mnie, nie znosi, jak facet, nie znosi robić badań. A tu musi, no i ja się śmieję, że na pewno tego nie polubi, no ale co zrobisz, jak trzeba. Także ja jeszcze mam chwilę, jego nie ma, ja włączam pralkę, suszarkę, wszystkie sprzęty tu będą hulały, ogarniam się życiowo i wracam do Was, a Wy wbijcie łapkę, zróbcie kawę i miłego oglądania Wam życzę. I jeszcze z tego samego miejsca chciałam podziękować wszystkim tym osobom, które wczoraj ujęły się w mojej obronie, pod wpisem jednego z panów. Także dziękuję każdemu z osobna, że chcieliście, że chciałyście, że zauważyłyście, że poświęciłyście 2 minuty, żeby mnie obronić. Dziękuję, a dla tego pana, tak jak wtedy, życzę i dziś dobrego dnia. Właśnie zmieniłam datę i słuchajcie, 1 lutego. Coraz bliżej do tego, żebyśmy mogły wyjść swobodnie na jakiś spacer, na spacer choćby po własnym ogródku, żeby zobaczyć, co już wykiełkowało, bo wiem, że już coś nieco wychodzi z ziemi. Nie wiem, czy to jest dobrze, bo jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. To tu słyszycie taki jednostajny szmer, to jest Thermomix, w którym się gotuje strogonow. Tak mnie naszło, ja jeszcze nie gotowałam strogonowa. Mamy arię operową papugi. Nie gotowałam jeszcze strogonowa w Thermomixie. Z drugiej strony gotuje mi się sos z mięskiem dla chłopaków. Emilia będzie na pewno jadła pierogi, bo wczoraj byłam mojej mamy, zrobić jej tam zakupy, w ogóle chwilę u niej padłam. Więc dostałam świeże pierogi, tak ruskie, jak i z kapustą. Ja kapustę z kapustą to uwielbiam, ale obsmażane, dlatego dopiero dziś będę jej jadła. A strogonow to już za mną chodził jakiś czas temu, tylko nie wiem, zawsze tak brakowało czasu, brakowało chwili, a u nas strogonow jem tylko ja i mój mąż, więc łudzę się, że jadąc jutro do mojej mamy, bo żeśmy się umówiły na kawkę, to jej wezmę słoiczek, bo ona też lubi. Słuchajcie, zrobiłam sobie też sok, ale widzicie, wyszedł dość gęsty. To jest spowodowane jabłkami, bo ja myślę, że nie wszystkie jabłka tak ekstra się nadają do tego soku. Znaczy mi to nie przeszkadza w zupełności. Ja tutaj mam swoją szklankę już trzecią i podpijam. Ale wiem, że takie mam uczucie, że te twardsze jabłka byłby ten sok mniej taki gęsty. Choć nie wiem, ja od niedawna mam wyciskarkę, więc jeśli wiecie, dlaczego tak jest, to dajcie znać. W każdym razie nie sądziłam, że tak polubię seler naciowy właśnie w sokach, a bardzo, bardzo go lubię, także zawsze mam go w lodówce i pyk, robię sok, to musi być i seler. Wrzuciłam też marchewkę, w zasadzie wszystko, co miałam. Miałam pomarańcza, mandarynkę i jabłek. W ogóle jabłek to jeszcze tam mam pół reklamówki, bo ja dzieciom obieram, kroję i wołam je, zanoszą sobie nawet do pokoju, jak tam się uczą czy coś, to mają taką przekąskę. Bo jak nie oskrobane, to oczywiście nie ma kto zjeść, a jak oskrobię, to zjedzą. Wczoraj żeśmy byli z mężem na spacerze i było dużo przyjemniej niż dzisiaj. Dzisiaj jest wiatr, widzę właśnie, jak rusza drzewami i jest zimno. O. Muszę go zagęścić, piszę, że mam go teraz zagęścić. Dobrze, zaraz Cię zagęszczę, będziemy widzieć, jaki Ty jesteś. Oczywiście ja czasami, nie wszystkie, ale przeważnie te przepisy z Thermomixa ja po prostu sobie coś tam dodaję. Tutaj w tym strogonowie w ogóle nie było liścia laurowego, ziele angielskiego. Ja dodałam, było mniej pasaty, ja dodałam więcej. Także zawsze coś sobie tam pod siebie robię. Coś tam jeszcze dodaję od siebie, o.
Słuchajcie, kupiłam siemię lniane. Kurde, nie widziałam, że to wszystko tak strasznie jest drogie. Teraz w Biedronce, jak weźmiecie dwa, to chyba 4,99. Ja wzięłam jedno, 5 z hakiem. Ale z tych lepszych, bardziej zdrowotnych firm, to normalnie 16 zł taki woreczek. Tu jest 14 gram. Dajcie znać, jak pijecie siemię lniane. Czy mielicie? Czy jednak jest zdrowiej pić niemielone? Bo ja piję właśnie niemielone, ale wiem, że część osób właśnie mieli i że podobno lepiej. Jeśli chodzi o szwagandę, to powiem Wam tak, że łykam. Tak, oczywiście, na pewno lepiej śpię. To już jest zauważalne takim głębszym snem, aczkolwiek nie zauważyłam jakiegoś tam dodatkowego powera, mocy póki co. Ja miałam chyba z tydzień już jemy, bo do mnie dołączył mój mąż i razem mamy po prostu na stoliku przy łóżku i sobie obydwoje to łykamy do spania i po prostu głębszy, po prostu ten sen jest głębszy, chyba bardziej wypoczywamy, bo ja już się po 6 budzę, no i wstaję i idę, choć oczywiście jakbym się przyłożyła, jakbym mogła przyłożyć tę głowę do poduszki, to bym sobie spała, tak jak teraz na feriach, to ja sobie pozwalałam, bo w zasadzie najpierw wstawałam wcześniej, ale stwierdziłam, że ani nie będę zdrowsza, ani nie będę piękniejsza, ani nie będę bogatsza, więc po prostu spałam razem z dziećmi do 9, wcale się im tutaj nie tłukłam i mimo wszystko się wyrabiałam, także myślę, nie, nic się tam złego nie działo, że te 2 tygodnie sobie po prostu odespałam. Patrzę, bo przyleciały już moje wróble, a tam chyba w karmniku nic nie ma, bo dość mocno wiało tym karmnikiem i nie wiem, czy nie powydzierało tego wszystkiego. Zresztą gdzieś się jaka chmara to potrafi przylecieć. Wczoraj byliśmy właśnie na tym spacerze, także wrzucę Wam taki kawałeczek z tego spaceru, no ale dzisiaj to nie wiem, czy pójdziemy, może do wieczora to jeszcze się jakoś uspokoi, nie będzie tak bardzo wiało, bo bardzo fajnie jednak jest iść. Tu często Iza, serdecznie pozdrawiam, pisze mi, że właśnie była na spacerku, siada do mojego filmu, więc ona tak w okolicach 17 wyrusza gdzieś tam, nie wiem, może ma pieska, nie wiem, pytałam nawet raz, i sobie spaceruje, a może po prostu lubi i faktycznie idzie to polubić. Myśmy nie brali dzieci w ogóle, poszliśmy tylko we dwoje, także to była naprawdę bardzo dobra decyzja i będziemy się starać częściej wychodzić razem, choćby tak właśnie przespacerować się tutaj po naszej miejscowości, żeby odświeżyć głowę, nie słyszeć tego ciągłego mamo, mamo to, mamo tamto. Nawet śmiałam się teraz z mężem, że jakby było nieugotowane, niewyprane, to w końcu by ktoś zauważył, że to jest niezrobione, bo tak to jak robię, to raczej nikt tego nie widzi. Słuchajcie, mój pies ujada, ale ja chciałam Wam tylko pokazać moje paznokcie, bo znowu zapomnę. W ten sposób wyglądają, świeżo zrobione wczoraj. O, zoomuj się. Może na spodniach. O, tak to wygląda. Także takie cudaki. No, to tyle. Bo znowu po prostu nie pokażę, a potem są pytania. Pokaż. Wyślij fotkę. Proszę bardzo. Się sama do siebie, bo zrobiłam sobie kawę, a trzeba było sobie zrobić meliskę, bo próbuję zrobić ten wianek i powiem Wam tak, to jest taka siara, to ten, ta cała kółko jest tak lipnie związane, że normalnie tutaj ta żyłka, proszę, jest rozwiązana. Drugie jest takie samo, zaraz Wam pokażę. Tak więc nie wiem, wystawię opinię temu panu. Proszę bardzo, to się wszystko rozleciało, widzicie to? Trzeba to mocno po prostu jakoś spiąć. No nie wartało swojej ceny, bo grosze, ale nie potrzeba mi takich śmieci, więc będę musiała to po prostu jakoś związać mocniej. Tu odpatrzyłam od Beaty. Beata, serdecznie Cię pozdrawiam. Beata wysłała mi zdjęcie w sobotę, że była w Action, po tym jak pokazałam przegląd z Action i zobaczyła właśnie te doniczki. I właśnie w taki sposób Beata wsadziła sobie swoje kwiatki, więc ja odmałpowałam i moje cebule trafiły tak samo do takiej doniczki. Bardzo ładnie to wygląda. Aczkolwiek te doniczki nie mają
podstawek, a mają dziurkę, więc trzeba pomyśleć o tym, żeby uchronić się przed zalewaniem, czy to stołu, czy tam jakieś makatki. Postawiłam na razie na takim kamieniu. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w efekcie końcowym, ale tu jest jeszcze cała ta ziemia, bo robiłam to przed chwilą. Tu jest moja kawa, także moje stanowisko pracy wygląda okropnie. Wiem, ale będę chciała, o już widzę, że mi kapie ten klej na gorąco, będę chciała jakoś poprzyklejać coś, żeby było pięknie, ale łatwo nie będzie, także mogłam zrobić sobie melisę zamiast tej kawy. Dobra, próba nie strzelba, ja sobie to spróbuję zrobić, aczkolwiek wam powiem wam tak, że Emilia za chwilę wychodzi z przedszkola, więc będę musiała iść po nią jechać. Tutaj jeszcze wam pokażę, że w Action kupiłam właśnie takie zaciski do kwiatków. Powiem wam, że grosze kosztowało, a są przeróżne rozmiary, większe, mniejsze. I jest tego całkiem sporo. Chciałabym wam pokazać, jak to, to są takie klipsy. Wiecie, że przypinamy sobie po prostu, czy to nawet warzywo. Ja myślę, że fajnie się przy warzywach pomidory przypiąć, też będzie spoko. Czy to właśnie do kwiatków. Tak to wygląda w Action, jakbyście szukały. 20 razy, proszę, i dwa różne rozmiary. Spoko. Jakieś dziwne grosze, nie wiem, 5-7 zł za to płaciłam. Proszę bardzo. Dobra, działam, bo zaraz idę po Emilię. A tu jeszcze takie kujki. Muszę jakoś umocować przy tym. Chcę po prostu spróbować, jak to wszystko będzie wyglądało, czy mi się to w ogóle uda. Tak prezentuje się mój pierwszy wianek. To był ten, który... Mogę wiedzieć, co ty robisz? On pójdzie sam. Nie, to jest Emilko mój pierwszy wianek, który zrobiłam. Tak to wygląda. Tu takie suszki przypięłam. To każdy osobno musiałam przypiąć. Fido bawi się z chomikiem. Emila tam ratuje. Tu takiego suszka i tutaj są moje hortensje. I już wiem, że na pewno będę ich suszyć więcej i więcej, żeby właśnie takie kompozycje powstawały. Nie mam ładnej wstążki, jeszcze coś tu muszę pokombinować z tą wstążką, ale już mi się podoba, odsunę się, żebyście widzieli, tak to wygląda. A tutaj, to ja teraz tylko powiesiłam, bo jeszcze tak naprawdę nie wiem, gdzie to powieszę. Tak prezentuje się ten drugi, też mi się bardzo, bardzo podoba. Powiem wam, że oklejone całe ręce, całe paluchy, bo ale chciałam tą korę... Emilia, chcę jeszcze jeden, bo chcę z tych, z czego, Emilia? Z muszelek, tak jest to. Tamten chyba już do łazienki pójdzie. A ten wygląda tak, tu takich pierdołek. Im więcej macie, tym bardziej możecie puścić wodze fantazji. Ale powiem wam, paluchy oklejone, satysfakcja jest, podoba mi się. Bardzo, no jeszcze poprzycinam to, co tu odstaje, bo tak, no ja muszę mieć ładnie, po prostu ładnie, bo nie podoba mi się to, tak? O, widzicie? Nie, no jak na pierwszy raz. Powiedzcie, że jest dobrze. Mnie się podobają bardzo. Teraz będę musiała szukać miejsca, gdzie je powieszę. No, ale jestem zdolna, nawet nie wiedziałam. Ale powiem wam, że jest to bardzo, bardzo relaksujące. Także o, tu jeszcze bym mogła, żeby z boku. O tak, zaraz tu przypnę jeszcze jednego kwiatka i będzie pięknie, żeby było pięknie z wszystkich stron. No. Także Ewka, Ewka moja, Ewka, możesz robić. Jak tylko masz z czego, to do dzieła. A ja więcej kupię takich pierdołek i zrobię sobie więcej jeszcze. Tak jest, proszę pani, jeszcze jeden zrobimy. To serducho, Emilia to przyniosła. Moja wariatko. Fajnie. Oj, napierdzieliłam w całym domu. Powiem wam, że tak się strasznie z tego sypie, że po prostu czeski film. Ma naprawdę. Dobra, wiecie co, zrobiłam więcej, ale skończył mi się właśnie ten klej na gorąco. No właśnie, jeszcze miało być na twój. Tata nam podpowiada, że jeszcze mamy dużo żołędzi, kasztanów, także fajnie by można było wykorzystać. Tu jeszcze zostało tych całych kujek, tu jeszcze te kule mi zostały, ale myślę, że sobie jeszcze właśnie będę miała na uwadze. Wiem, że w Action, w Deals i jeszcze wchodź gdzie, możecie znaleźć sobie właśnie takie rzeczy i można sobie zrobić, a satysfakcja jest murowana, mówię wam. A tutaj jeszcze posadziłam dwie pestki awokado, zobaczymy. Ja już miałam awokado, ale umarło. No, taką śmiercią naturalną. Dobra, ja zbieram, zanim to dziecko rozniesie po całym domu. A te też piękne, tylko nie wiem czemu tak, a ona tak rosła. No dobra, to nic na siłę nie będę tu poprawiać. To się nazywa 1000 pomysłów na minutę. Zaczęłam zamiatać, sprzątać
I stwierdziłam, że przecież mam tę gablotę, nadal mi leży, więc poprosiłam męża, skoro już jest, żeby mi ją powiesił. Powiesił, kazałam zdjąć, bo stwierdziłam, że ta przestrzeń tu mi się nie podoba, więc mówię, zdejmuj. Ja mam takie serduszka, połączę i będą fajnie wyglądały. Dobra, to mam serduszka. Na razie tak zostawię pustą tą gablotę, bo tak mi się po prostu podoba. A tutaj ten pierdzielnik wygląda tak, to jest ten flakon, który kupiłam ostatnio w Action, bardzo mi się podoba. Aż cała jedna hortensia została, więc poszłam na pole i ucięłam z mojej trawy takie suszki. Jezus, co z tą papugą, to złośliwa. Spryskałam mocno lakierem i włożyłam do mojego wazonu razem z tą jedną suszką, bo nie wyrzucę jej, podoba mi się po prostu, wiem, że chciałam je mieć w domu, więc mam. O, zobaczcie, na kaktusie wylądował kwiatek, wygląda by kaktus kwit. Także taki kącik się zrobił, muszę to posprzątać, bo jeszcze pod spodem oczywiście mam jakieś pierdoły, ale na razie one mi nie przeszkadzają, przeszkadza papuga. Ale to wszystko wygląda całkiem, całkiem ładnie. Kwiatkę położyłam na stole i też bardzo ładnie wygląda. A tam wisi mój jeden wianek. Kurde, wszystko jest źle pokazać, bo jest bardzo jasny dzień. O, no i dalej jest tak. No ale uwierzcie mi, że wygląda to bardzo, bardzo ładnie. Jestem z siebie dumna, tak czy siak, po prostu jestem dumna z tych pierwszych rzeczy. Na pewno będę robić. Moi kochani, dziękuję już Wam za dziś. Kończę tego vloga, kończę ten film. Zabieram się za montaż. Zobaczcie, jest godzina 3:30 i jak jest jasno. Ja jestem po prostu przeszczęśliwa. Za chwilę robię film i biorę się za ogarnienie kuchni. Ja myślę, że jeszcze dzisiaj po prostu posprzątam moją biblioteczkę, bo tam te książki nierówno stoją i już mnie zaczyna to drażnić. I nazbierało się tam pewnie kurzu też, a chciałabym poprzekładać, poogarniać i spędzić ten czas też z rodziną, z dziećmi, bo już są wszyscy w domu, możecie słyszeć rozmowy. Nie tylko papugi. Także dzięki za dziś. Wbijcie łapki i życzę Wam miłego wieczoru. Ewentualnie jak oglądacie to dnia następnego, to miłego dnia. I do zobaczenia w piątek.